Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Sukcesy wioślarki wrocławskiego klubu Pegas na rozegranych w Kruszwicy Mistrzostwach Polski Seniorów. Ludmiła Pierzyńska zdobyła brązowy medal. Wrocławianka na najniższym stopniu podium stanęła w mocno obsadzonej konkurencji jedynej kobiet wagi lekkiej. Rok temu Ludmiła Pierzyńska również zdobyła brąz, ale w kategorii Open. Waga lekka jest od 50 do 59 kilo. Ja właśnie musiałam osiągnąć taki limit wagowy. Jest to jednak ciężkie do uzyskania ze względu na to, że wioślarstwo jednak jest sportem siłowym i nie jest tak łatwo zbić do tej wagi lekkiej. Wioślarka z Wrocławia wróciła do wagi lekkiej po kilkuletniej przerwie. Złoty medal zdobyłam też w wadze lekkiej w 2010 roku i mam nadzieję, że w tym roku, zaczynając tak dobrze od Mistrzostw Polski Seniorów brązowym medalem, będę też walczyła o ten najpiękniejszy, o ten najlepszy krążek w młodzieżowcach. Wiosłowanie we Wrocławiu w dużej mierze uzależnione jest od pogody. Bliskość gór i opady deszczu storpedowały część przygotowań wrocławskich wioślarzy do tego sezonu. Mimo to chętnych do rywalizacji w łódkach wciąż nie brakuje, także wśród najmłodszych. Muszę przyznać, że jesteśmy troszkę nawet zaskoczeni ilością dzieci, które przychodzą. Nie jesteśmy nawet przygotowani na to, więc musimy zewrzeć szeregi szkoleniowe, żeby wszystkie dzieci były, żebyśmy mogli wszystkie dzieci nauczyć wiosłować. A z tego potem być może jakieś perełki zostaną w sporcie wyczynowym. Od września we wrocławskim gimnazjum nr 15 ruszy nauka w już drugiej klasie o profilu wioślarskim. Jesteśmy o rok mądrzejsi. Wydaje mi się, że znajdziemy na pewno godnych następców Ludmiły, choć Ludmiła jeszcze nie wiesza wioseł na kołek. To jest dopiero początek jej kariery seniorskiej, bo dopiero w tym roku kończy młodzieżówkę, a więc ostatni jej start będzie w sierpniu w kategorii młodzieżowej, no i już zostanie tylko seniorką. Najważniejsze cele Ludmiły Pierzyńskiej na drugą część sezonu to dobry występ w młodzieżowych mistrzostwach Polski oraz walka o miejsce w kadrze narodowej seniorek. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl